Piłkarski rok w jesieniu zakończony. Piłkarski rok dzisiaj zakończyli juniorzy, bo seniorzy, jak wiecie Państwo, jeszcze mają mecz w Lipinkach Łużyckich. Ze mną jest trener Stali Jasień, pan Sylwester Buczyński. Panie trenerze, myślę, że dzisiejszy mecz dobry, szczególnie druga część spotkania, bo ta pierwsza była taka sobie, ale widziałem, że długo z szatni nie wychodziliście, także była tam poważna rozmowa chyba podczas przerwy. Witam serdecznie. Nie była poważna rozmowa. Przede wszystkim była praca na tablicy, żeby tym chłopcom pokazać troszeczkę i pomóc tutaj w tym, co się działo. Ja już z takim doświadczeniem, jak mam, wiem, że te ostatnie dwa mecze nasze nie wyglądają w najlepszym wykonaniu, ale nie dość, że jesteśmy znużeni sezonem, bo ci chłopcy dawno nie grali takiego sezonu, no to cel, który sobie wyznaczyliśmy gdzieś tam po pierwszej rundzie, że spróbujemy awansować do Ligi Wojewódzkiej, no już po meczu z Żaganiem raczej ten cel był zaprzepaszczony i na takie zespoły, które są z dołu tabeli, bardzo ciężko zmotywować zespół. Ale skończyliśmy z taką ilością samą punktów, po 31, to też cieszy. Tak, założyliśmy sobie, że chcemy po prostu, jeżeli mamy mieć te drugie miejsce w lidze, to żebyśmy nie odstawali punktami od lidera. Ja uważam, że ten zespół ma duży potencjał. No i akurat w rozgrywkach młodzieżowych jest tak, że szansa awansu jest co rundę, także nie składamy broni, powalczymy w następnej rundzie i zobaczymy, na co nas jeszcze stać. Dzisiaj przed meczem jeszcze rozmawiałem z Mariuszem Sierko, z naszym prezesem, i Mariusz powiedział, że to jeszcze nie koniec sezonu dla was. Znaczy oczywiście oficjalnie koniec, ale że dalej jeszcze trenujecie, już szlifując formę na wiosnę. Tak. To nie jest tak, że chcę zmienić stereotyp, że nie będą ci chłopcy mieli 3 miesiące wolnego, tak jak bywało teraz, że w listopadzie kończyły się sezon, kończyło się trenowanie i w marcu się zaczynało. My pracujemy niemal do świąt, do niemal cały grudzień. Będziemy mieli 2 jednostki treningowe na sali gimnastycznej i na Orliku i po prostu chcemy teraz tym chłopcom wprowadzić trochę gimnastyki, trochę koordynacji sportów uzupełniających, żeby poprawić troszeczkę ich motorykę, ale w taki sposób, żeby odsunąć ich od piłki, żeby troszeczkę po pierwsze odpoczęli, a po drugie nabrali chęci do ciężkiego treningu od stycznia. Dziękuję bardzo, no i powodzenia jutro w Lipinkach. Nie, dziękuję, zapraszam na mecz. Tak jest.